wiecie, nie? Ora, właśnie, a jak się będziesz modlił językami, prawda? Tam to zacznie cię rozpierać, Duch Święty zacznie poszerzać cię wewnętrznym człowieku i będziesz głodny. I następuje zmiana i chcesz to również widzieć tą zmianę u kogoś, prawda? Więc zaczęło mnie to wszystko tam jakoś palić w środku. No i tam wywiązała się krótka rozmowa na spotkaniu. Pamiętam o Duchu Świętym, ona była przeciwna Duchowi Świętemu. W jakiś sposób taki się, nie to, że przeciwna, coś powiedziała o nim takiego, co mnie zdenerwowało. Ja wtedy zacytowałem postać, którą w Wiśle usłyszałem. Mianowicie zacytowałem Marcina Lutra. Dlatego, że w Wiśle to była pozytywna postać, myślałem, że ona jest wszędzie pozytywna. Mówię, ale Marcin Luter na spotkaniu powiedział to o Duchu Świętym. I cisza nastąpiła. Ja mówię tak. Chyba nie jest dobra postać, którą zacytowałem. I rzeczywiście, nie była to dobra postać w tamtym środowisku. I wtedy ta siostra powiedziała, czy mogę cię prosić o to, żeby już więcej nie przychodził na spotkanie? A tam byli moi koledzy i koleżanki, których rówieśnicy, z którymi chciałem żyć. I ktoś prosił mnie, żebym już więcej nie przychodził. Okropne, prawda? Okropne. Potem czasy wojska. W wojsku wyszedłem. W wojsku założyłem grupę małą żołnierzy, którzy byli przyprowadzeni do Jezusa, około 12 ludzi. Wtedy przyprowadziłem do Pana. Byłem tak podekscytowany z takim innym zielonoświątkowcem. Kolegą, nieważne, jeździliśmy na przepustki, jeździliśmy do takiego zboru. A wiecie, kiedy jesteś podekscytowany, to ci nie obchodzi, czy zielonoświatkowiec, czy czerwonoświatkowiec, czy jeszcze jakiś tam. Prawda? To jest bratnia dusza, to jest ktoś, kto się nawrócił, jesteśmy z tego samego ganku i idziemy do tego samego miejsca, do nieba tak naprawdę. Więc on mówi, dobra, chodź, pojedziemy na jakieś spotkanie, do Lwówka, więc zabrał mnie do Lwówka, na służbie granicznej, więc tam po granicy chodziliśmy. Więc pojechaliśmy do kościoła i jak ten pastor się dowiedział, że jesteśmy, to dawali nam literaturę taką, wie, żebyśmy mogli rozdawać w jednostce wojskowej żołnierzom. No, tak jeszcze takie małe komiksiki były, takie nie wiem, czy pamiętacie takie. O. I po prostu potem żeśmy mówili, jak my wejdziemy na teren jednostki, przecież nie możemy wejść do pchane książkami, tutaj mundur. Będzie po prostu kara, jak nie wiem co. Więc różne pomysły mieliśmy, może przez szkło z powrotem, może jakoś tam. Więc mieliśmy różne pomysły. Więc doświadczyliśmy takich fajnych, małych cudów tam, prowadzenia Bożego. Jezus nas prowadził. Więc żeśmy potem dokładli gdzieś tam w jadalni, w kantynie. Więc zarzuciliśmy tego całą jednostkę, naszą brygadę. Łużycka brygada została napełniona traktatami. Także potem w jednostce było, było coś takiego, żeby złapać tych ludzi, którzy to tam kładą. I wiecie, na Polaka, kiedy ktoś kogoś chce złapać, to wiecie, co powiem, to się nie daje. To jest dopiero misja teraz się włączyła. Jest z kim walczyć. W bardzo dużym skrócie. Więc żeśmy jeździli do Lwówka, braliśmy tam literaturę, zaopatrzenie, baterię i do jednostki. Skończył się, dwa lata się skończyło, wróciłem do domu. Byłem już po tych doświadczeniach charyzmatycznych, gdzie Duch Święty przychodził bardzo mocno. Kiedy już powiedział, że posyła mnie do historycznych kościołów, pamiętam dobrze, historycznych, to jest do rzymskokatolickiego. Więc idę tam zapytać się, czy coś jest, jakaś wspólnota, jakiegoś księdza się zapytam. Zapytałem się, nie było żadnej wspólnoty.
ja byłem prosty, dobra, no tak, nie ma wspólnoty, to założę ją. Znaczy, to miałem bardzo proste, to proszę się zdać, czy ja mogę dostać jakieś klucze tu od jakiejś salki, to, żebyśmy mogli się jakoś spotkać, pomodlić, ja potem te klucze będę oddawał po każdym spotkaniu. No, oczywiście się zgodził. Okej. I spotykaliśmy się. Przez 2 lata. Przez 2 lata się spotykaliśmy i się nic nie działo. 6-7 osób. Ja głosiłem, tak jak umiałem. Głosiłem z tego, co przeczytałem z Biblii. Czytałem cokolwiek z Biblii, niektóre były rzeczy trudniejsze dla mnie, więc je omijałem. Więc nauczałem o łatwych rzeczach, które mogłem zrozumieć. I się zaczęło dzieje wspólnoty. Ale kochałem Pana. Kochałem, w środku powstawała miłość do Boga, miłość do Pana, miłość do kogoś, kto mnie słyszy. I ja wtedy pamiętam, co powiedziałem, Panie, ja chcę ludzi, ja nie byłem kochany w domu, ale chcę mieć potężną wspólnotę 50-osobową, która będzie mnie kochała bez względu na to, jakie mam wady. Daj mi takich ludzi. Bez względu na to, kim jestem, daj mi ludzi i będę nazywał to rodziną. Ja pamiętam. Mówię, chcę rodzinę. Chcę miejsca, w którym ktoś będzie kochał i ja będę mógł kochać tych ludzi. I wiecie? Wiecie, co się dzieje, kiedy człowiek zaczyna się modlić do Boga? Prawdziwie modlić się. Wiecie, kiedy człowiek się zaczyna prawdziwie modlić i prawdziwie wołać w środku, to Bóg na taką prawdziwą modlitwę odpowiada. Bóg nie odpowiada na nieprawdziwą modlitwę. Na takie może to przyjdzie, może nie. Ja chcę tego. Ja mam córkę, kiedy ją mówi, ja chcę koniczka pony, to ja widzę, co się w niej dzieje. To tam już na coś wyskakuje, więc i koniczek musi być. Ma 15 koniczków. I ona wie, co to jest prosić tatusia. A tatuś wie, co to jest dawać. Ja mówię, Panie, jak Ty odpowiadasz tak, jak ja odpowiadam swojej córce, to warto z Tobą żyć. Alleluja. Ja mówię, Gabi, ale Ty już masz, Ty już masz 12 koniczków, ale nie mam niebieskiego. I tak ja sobie odpowiedziałam. Okej. Niebieski. Wiecie, kiedy człowiek precyzuje coś w swoim sercu, że mówi, że chce czegoś, amen, to dostanie to, co chce. Halleluja. To dostanie to, co chce. Amen. Jeśli, możemy to przeczytać w Mateusza, jeśli chcecie. To jest oklepane. Werset, no ale żeby to było z Biblii, tak, prawda, to czytanie. 7 rozdział Mateusza, dobrze? Siódmy werset.